Dzień dobry, nazywam się Bartosz Trojan, jestem dyrektorem gospodarstwa rolnego Anrol w Pędzewie. Zajmujemy się produkcją roślinną, uprawiamy pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe, pomniejsze żyta, pszenżyta oraz właśnie słonecznik od tego roku. Natomiast usługowo kosimy słonecznik już od 3 lat. Znajdujemy się na polu słonecznika w miejscowości Pędzewo. Został on posiany na klasie 5 i 4 B w obsadzie około 70 tysięcy roślin na hektarze. Ta działka ma około 12 hektarów. W tym roku postanowiliśmy zakupić przystawkę klas Corio ze względów na to, że jest bardzo wydajna i pasuje kolorystycznie do naszego klasa. W gospodarstwie mamy 2 kombajny klas Medion 310 oraz klas Tucano 440. Klas Tucano, ten, który jest za mną, mamy go od 2015 roku i właśnie służy nam do młotu pszenicy, innych zbóż oraz kukurydzy. W sześciorzędowej przystawce Corio zastosowane zostały deflektory boczne tylne, które pomagają nam w zmniejszeniu strat, które występują przy omłocie słonecznika, oraz zamontowane zostały specjalne płyty, które też niwelują stratę wypadaniu poprzez wciąganie nadmiernej ilości kapeluszy w noże wciągające. I taka nowość, która nas zaskoczyła, zwykłe, typowe do koszenia kukurydzy łańcuchy zostały odwrócone o 180 stopni i one są bardziej agresywne, łapią łodygi słonecznika i wciągają je głębiej. Tą przystawkę zakupiliśmy z kilku względów, między innymi dlatego, że Klas oferował bardzo fajną promocję, tutaj Klas Financial. Mieliśmy ją w dobrych pieniądzach. Druga sprawa jest taka, że jest to uniwersalna przystawka, więc jeśli my kosimy 500 hektarów kukurydzy w sezonie tym kombajnem, możemy go łatwo w ciągu jednego dnia przezbroić z powrotem na kukurydzę. Więc jest to bardzo dla nas przydatne i potrzebne. Natomiast najbardziej fajną rzeczą jest, że ta przystawka jest składana z kabiny operatora, więc w zasadzie możemy się poruszać nią na polu i po drogach publicznych. Pracownik nie musi wstawać z fotela, wszystko robi z kabiny. Jest cicha, posiada typowe dla kukurydzy w technologii właśnie tej 75 cm rozstaw oprzyrządowanie typu właśnie łańcuchy wciągające, noże docinające i docinacze dolne, które szatkują resztę łodyg, czy kukurydzy, czy słonecznika. Kolejnym doposażeniem w przystawce Corio było zastosowanie innych kół zębatych zmniejszających prędkość obrotową wałów, ponieważ przy zbiorze kukurydzy potrzebna jest większa prędkość, szybkość omłotu, natomiast przy słoneczniku, który jest wyjątkowo delikatną rośliną, jeśli chodzi o niełupki, które są osadowione w kapeluszach, musimy mieć mniejszą prędkość. To też Klas zastosował tu fajny sposób. Mamy dzieloną na pół przekładnię zębatą i mamy wymienne koła zębate, dzięki którym możemy zmniejszyć lub zwiększyć prędkość obrotową oprzyrządowania. Uważam, że słonecznik jest rośliną przyszłości, jeśli chodzi o uprawy na miejscach mniej wymagających, typu klasa 5-4. My jesteśmy akurat tutaj na plantacji słonecznika firmy Pionier. Jest to dość wysoka roślina, natomiast stosunkowo małe kapelusze ma, dlatego ze względów na warunki wodne zdecydowaliśmy się na zwiększoną obsadę. Produkuje ta wtedy roślina mniejsze kapelusze, no ale jest jej wyjątkowo dużo. Natomiast jeśli chodzi o uprawę samego słonecznika, jest to roślina stosunkowo tania. Słonecznik jest stosunkowo odporną rośliną na choroby. Również nie jest taka wymagająca, jeśli chodzi o azot. W tym roku natura nas nie rozpieszczała. Mieliśmy bardzo suche dni, mieliśmy suche tygodnie,
ale też były nawalne deszcze, które powodowały, że spadło czasem w ciągu godziny 20 litrów na metr kwadratowy. Jak widzimy na naszej plantacji, dość fajnie rozwinął nam się ten słonecznik. Jestem zadowolony z ilości. Pierwszy raz, tak jak mówiliśmy, mamy go na swoich polach, więc dopiero co się uczymy tej rośliny. Natomiast obecnie tendencja jest taka, żeby zmniejszać ilość rzepaku ze względu na kapitałochłonność kosztem na przykład innych roślin, które również, z których można produkować olej. I właśnie taką rośliną na naszych polach jest słonecznik.